Witam Państwa, nazywam się Dariusz Puchalak. No tak, wypadałoby może parę słów o mnie. Na co dzień zajmuję się administracją, wdrożeniami, konsultacjami i prowadzę też szkolenia. Nie ograniczam się tylko do systemów Linuxowych. No, więcej jakby ktoś chciał zobaczyć, jakie mam ochotę i tak dalej, zapraszam jeszcze na stronę LinkedIna. O czym dzisiaj będę mówił? Będę mówił o takiej jednej rzeczy, którą my mamy w naszych systemach Linuxowych od bardzo dawna, natomiast albo sobie nie zdajemy sprawy z tego, albo przynajmniej nie przekazujemy tego na zewnątrz i bardzo często się zarzuty, bo w Windowsie to jest taki podsystem audytów, który my możemy, bo gdzieś indziej to można, a w Linuxie się nie da. Tymczasem my pewne rzeczy mamy. Może za chwilkę powiem, co to jest audyt, natomiast tak krótka historia. Pojawiło się to w momencie, kiedy pojawiła się seria Kernelu 2.6, czyli tak mniej więcej ile to lat temu było, kto kojarzy? 2.6, pierwszy Kernel. Dawno temu, prawda? Tak orientacyjnie z dekady, może wynikają już szczegóły. I od tego momentu my mamy podsystem audytu w Linuxie. Tak na dobrą sprawę. Kto jest głównym winowajcą, jak oczywiście w dużych cudzysłowiach tego? SELinux. Kto korzysta na co dzień z SELinuxa? O, tymczasowy szczyt, świetnie. Tak na dobrą sprawę to podsystem audytu pojawił się głównie ze względu na SELinuxa, ale nie tylko. Powiedzmy sobie tak, oczywiście, że nie będę dzisiaj mówił więcej, nie będę mówił o SELinuxie, poza momentami, kiedy naprawdę będzie to wymagane. SELinux jest osobnym tematem, bardzo dużym. Chciałbym się dzisiaj skupić tylko i wyłącznie na samym podsystemie audytu. No tutaj takie w ogóle pytanie, zakładam, że większość informatyków, podejrzewam, że tak znaczna część administratorów, część programistów, po co nam podsystem audytu, po co nam w ogóle audyt? Okej, żeby było wiadomo, kto jest winowajca. Na pewno. Ale oprócz tego jeszcze po co nam audyt? Do debugowania. Przepraszam, do czego? Do debugowania. Do debugowania też można użyć. Do statystyk. Jak? Do statystyk. Do statystyk, jak najbardziej. Tak natomiast podsystem audytu jest po to, żeby można było rozliczać pewne akcje w systemie. Żeby tak na dobrą sprawę była świadomość, że to, co robimy, jest rozliczalne. Od strony technicznej, no to chcemy sobie zbierać informacje odnośnie zdarzeń, które zachodzą w systemie. Tak na dobrą sprawę możemy zbierać na dwóch poziomach. Poziom pierwszy, to, co się dzieje na poziomie jądra systemu operacyjnego, czyli wszystkie funkcje systemowe. Poziom drugi, jeżeli mamy aplikację, która korzysta z podsystemu audytu. Nie mylić tutaj przypadkiem z syslogiem. Syslog to jest troszeczkę inna bajka. Czyli programy, które używają audit API, mogą bezpośrednio do tego naszego podsystemu audytu przekazywać informacje. Natomiast ja coraz częściej się spotykam z czymś, co jest bardzo istotne, mianowicie uzasadnienie biznesowe. Uzasadnienie biznesowe, które w największym skrócie można zamknąć takim zdaniem, że zgodność z polityką bezpieczeństwa. Po to, żeby nadzorować wykonywane operacje w systemach IT. Oczywiście my tutaj sobie moglibyśmy długo rozmawiać, jaką zgodność potrzebujemy, jak powinna wyglądać polityka bezpieczeństwa. To sobie może darujemy tak na dobrą sprawę. Natomiast to uzasadnienie biznesowe czasami jest bardzo istotne. Wchodzi trochę rekomendacji, które mówią, że to, co się dzieje w systemie, pewne operacje powinny być nadzorowane. Operujemy na danych osobowych, bardzo często w każdej firmie praktycznie. Jeżeli operujemy na danych osobowych, no to to, co się z nimi dzieje, dostęp, inne tego typu elementy, powinno być nadzorowane. Niektóre firmy mogą mieć potrzebę posiadania zgodności z jakimiś tam różnego rodzaju normami branżowymi, związanymi z tym, co robią. No w Polsce może na szczęście tego aż tak dużo nie jest. Za granicą jest więcej. Ten nasz podsystem audytu jest idealnym narzędziem, które możemy do tego celu wykorzystać. Tak na dobrą sprawę, zanim przejdziemy do podsystemu audytu, pewne mechanizmy już istnieją. Z wielu z nich korzystacie, wiele z jest znany, czyli standardowy mechanizm PAM. PAM, czyli... Co to jest PAM? Policy
Plugable Authentication Module. Czyli tak na dobrą sprawę API z Build Bibliotek, które nam dają możliwość tak na dobrą sprawę zarządzania uwierzytelnianiem, sesjami, innymi tego typu elementami. Możemy sobie dodać kolejny moduł. Mamy uwierzytelnianie poprzez telefony komórkowe, SMS-y. Inny moduł. Mamy uwierzytelnianie przez Secure ID i łączyć to w jakiś tam sposób. Syslog. No, chyba znany, pewnie ze 30 parę lat mam protokół, który służy do zbierania informacji o zdarzeniach z aplikacji. No, SE Linux, powiedziałem, że to wspomnę o nim może. Narzędzia typu UW, LAS, LASLOG, pliki typu WTMP, BTMP, które zbierają informacje o ostatnich zalogowaniach. One wszystkie są bardzo fajne, te mechanizmy, tylko mają jedną wadę. Jaką? Nie działają. One jak najbardziej działają. To akurat bym powiedział, że jest jedna z największych zalet, że te mechanizmy całkiem dobrze działają w ramach tego, co powinny robić. Ale nie są zintegrowane w jakąś jedną całość. Nie są zintegrowane. Tak na dobrą sprawę to jest nasza rola, na przykład modułów pomowych, żeby pewne rzeczy pointegrować, ustawić, co i jak. Ale to każde z innej strony, nie jest to spójny system. No PAM na przykład nam bardzo ładnie uspójnia mechanizm tak, pomowy. Ale PAM, a syslogi, to już są dwa mechanizmy, które trzeba połączyć. No tak, to jest typowa filozofia Linuxowa. Mamy jeden program, który robi jedną rzecz, robi ją zarobiście dobrze. Więc tak na dobrą sprawę to jest kwestia, ja bym powiedział, filozoficzna. PAM-y możemy pospinać sobie, poustawiać całą politykę związaną z logowaniem i tak dalej. Tyle tylko, że na przykład PAM działa w momencie, kiedy następuje w dużym skrócie uwierzytelnienie. Co w momencie, kiedy aplikacja, użytkownik pracuje przez 2 tygodnie na stop bez wylogowywania się. No to w tym momencie możemy liczyć tylko i wyłącznie na prostą informację od samej aplikacji, że użytkownik wykonał taką lub inną operację. I to samo dotyczy większości narzędzi. Mamy informację, ktoś coś zrobił, ale nie mamy informacji na bieżąco w real time. Co nam AuditD, czyli nasz demon daje? Tak na dobrą sprawę pozwala nam zbierać informacje o tym, co się dzieje w systemie, no, całkiem niezależnie od stosowanych aplikacji. Jeżeli aplikacje korzystają z API do AuditD, no to w ogóle rewelacja. Bo my wtedy możemy sobie bardzo fajnie patrzeć na to w stronę logiki biznesowej. Natomiast w momencie, kiedy aplikacje są napisane, jak napisane są, a to z tym bywa różnie, jak dobrze wiecie pewnie, jak wasze doświadczenie podpowiada, to my możemy mimo wszystko powyciągać zawsze najciekawsze informacje. I co jest istotne, to zbieranie informacji o tym, co się dzieje, jest z założenia sposób, no ja to nazwałem bezpieczny, tak żeby to się ładnie na slajdzie zmieściło w jednym krótkim słowie. Ogólnie rzecz biorąc, dlatego, że możemy ustawić sobie pewne ustawienia, które spowodują, że nie będzie można zmienić tego, co jest zbierane. Chyba że zrestartujemy cały system. No, przykład logu. To sprawa, wszystko, co zostanie zebrane, trafia do vaglog.audit.log. Taki ładny plik. Jedna linia wygląda mniej więcej następująco. Już widzę, jak wszyscy to kochają. No. To jest minus tego troszeczkę narzędzia. Brakuje mu jeszcze paru rzeczy związanych tak na pewno z lepszym raportowaniem, z lepszym wyciąganiem, z lepszym przeglądaniem tego typu logów. Natomiast proszę zwrócić, ile my tu mamy informacji. Mamy tutaj informacje, gdzie to się wykonało. W tym przypadku jest to komputer MUN-ADM Proboscid. Mamy informację, że została wywołana funkcja systemowa, że zakończona została powodzeniem. Exit code 0. Mamy tutaj A0, A1, A2, A3 argumenty, jakie zostały podane. Mamy informację o tym, jakie procesy uczestniczyły w tym. Jako jaki użytkownik, czyli AUID, się ta osoba zalogowała do systemu. Mamy informację, jak ten proces działał. Na końcu mamy informację, że została wywołana tak na dobrą sprawę komenda user bin password. Oczywiście to była tylko zmiana hasła użytkownika. I do tego jeszcze było dobre kilka innych linijek logów, że zmodyfikowany został plik etc shadow, etc shadow i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy pełną informację, którą możemy potrzebować.
Od strony stricte formalnej sam demon audytu daje nam następujące rzeczy. Czyli pozwala nam zapisać informacje o zdarzeniach co najmniej. Datę, czas tych zdarzeń. No, czyli przede wszystkim kiedy. Daje nam możliwość zapisania danych o źródle i wynikom operacji. Czyli czy tak na dobrą sprawę, owszem, był dostęp do plika, ale czy on się udał, czy nie. Możemy mieć też informację, czy się udał, czy nie. Bym ba, my możemy wręcz sterować, że interesują nas tylko udane, bądź tylko nieudane, bądź takie i takie. Możemy mieć dodatkowe etykiety SLinuxowe. Może na tym tutaj, w tym miejscu SLinuxie wystarczy. Co jest istotne? Możemy połączyć to zdarzenie z użytkownikiem, który je zainicjował. Czyli ja się zaloguję jak jakiś tam użytkownik, zmienię sobie na przykład polecenie SUS-u swoje konto, którego używam, efektywny user ID. I tak na dobrą sprawę, co będę miał? No, będę miał dalej informacje o tym, co tak na dobrą sprawę się działo, kto pewną operację wykonał. Co jest równie istotne w przypadku audytu? No oczywiście musi umieć ten system chronić samego siebie. Czyli wszystkie zmiany wprowadzane do systemu audytu muszą być też zarejestrowane. Inaczej nie można byłoby mu zaufać. Co dalej? Jeżeli mówimy o mechanizmach uwierzytelniania, jak najbardziej wszystkie tego typu logowania. Dalej, raportowanie wszelkich zmian. I to zmian także na poziomie systemu plików. O tym zresztą sobie porozmawiamy za chwilę. Wszelkie próby eksportu i importu informacji. Dalej możemy określać na podstawie określonych danych, jak użytkownik, plik, różnego rodzaju etykiety, na przykład SLinuxowe czy inne atrybuty, co tak na dobrą sprawę ma być zalogowane, co nie, no bo nie sztuka ustawić logowanie wszystkiego. Tylko w tym momencie nasz system będzie obciążony w 100%, bo nie będzie nic innego robił, tylko audytował samego siebie. Od strony technicznej, co jest bardzo fajne w podsystemie audytu, tak na dobrą sprawę, w momencie, kiedy go tylko włączymy, wywołanie każdej funkcji systemowej przechodzi przez podsystem audytu. Każda funkcja, więc możemy śledzić wywołanie każdej funkcji. I drugą bardzo istotną cechą jest to, że mamy możliwość wykonania logowania w momencie wywołania, czyli przed operacją, jak i po jej zakończeniu, gdzie już znamy wynik. Znowuż bardzo istotna cecha, bo pozwala nam połączenie później z innymi mechanizmami też w pewnym momencie wpływać na to, co się dzieje. Jak to konfigurować? Tak na dobrą sprawę standardowo. ETC, gdzie mamy konfigurację, audit i tam mamy pliki, bądź możemy użyć narzędzia, no tutaj ludzie korzystają z systemów Red Hatowych, zauważą system config, coś tam, więc na pewno podchodzi od Red Hata. Podchodzi to od Red Hata, tak samo jak cały podsystem audytu, gdzie Red Hat to jest głównym właściwie deweloperem, oczywiście też przyjmuje jak najbardziej dodatki, poprawki od innych. Tu jest na przykład, co możemy zrobić z poziomu GUI. Czyli uruchamiamy sobie system config audit, widzimy, że możemy sobie popatrzeć na current status. No tam nie ma nic ciekawego, są już nie załączają z rzutu ekranu. I możemy też sobie zobaczyć konfigurację. W konfiguracjach mamy firewatches, o których ja powiem może już później troszeczkę bardziej omówię na przykładzie już stricte pliku konfiguracyjnego, tak samo inne regułki zdarzenia, natomiast omówmy sobie ustawienia. Tak trochę mało może czytelne, też mam lepiej to widzicie niż ja. Tak na dobrą sprawę kernel. Pierwszą rzecz, którą tutaj ustawiamy, to ustawiamy wielkość buffera. Ta wielkość buffera powinna zależeć od tego, jak mocno system może być obciążony i no, musi być odpowiednio duża, dobrana na tyle, żeby te zdarzenia, które staną wygenerowane, no, były w stanie się w tym buforze zmieścić. Ponieważ wymagania związane z bezpieczeństwem są różne, mamy tutaj takie możliwości, jak co się stanie, gdy ta liczba zdarzeń w buforze będzie większa, w sensie skończy nam się bufor. I mamy możliwość zdefiniowania sobie tego zmiaru też, no, co w tym momencie. Najprostsze, do nothing, w pewnych środowiskach to będzie wystarczające. W innych wystarczy wysłać informację do sysloga,
ale jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić rozwiązania, w którym istotniejsze będzie, zamiast system ma działać, po prostu go tak na dobrą sprawę zawiesić. Ponieważ istotniejsze jest to, co się dzieje w systemie, od tego, żeby to działało. Znowuż to wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby biznesowe, jakie mamy wymagania. Możemy też życie sobie postawić, co gdy mamy więcej w naszej kundze zdarzeń niż. Dalej, tak na dobrą sprawę możemy sobie zwiększyć priorytet podsystemu audytu po to, żeby miał troszeczkę większe szanse wywalczyć sobie czas procesora niż inne aplikacje, niż inne usługi. No, zdefiniować, gdzie pewne rzeczy mają być wysyłane, lub jeszcze jakiego mamy. I też istotna rzecz, tutaj mamy na przykład włączone przekazywanie do audit dispatchera. No, o tym jeszcze sobie na sam koniec powiemy. Ogólnie rzecz biorąc, mamy możliwość zwielokrotnienia tych eventów, przekazania przez odpowiednie pluginy, które będą sobie dalej wiedziały już, co z poszczególnymi zdarzeniami zrobić. I też oczywiście pełna polityka, co gdy pewne rzeczy nie będą mogły być wykonane. Od strony logu, no, standardowa lokalizacja jest tutaj wybrana. Możemy wymusić, żeby pewne rzeczy były zapisywane w określonym czasie. No, takie typowe rzeczy, które pewnie byśmy spotkali w syslogu. Natomiast no, nie jest to log syslogowy. Jest to log, do którego bezpośrednio pisze audit demo. Stąd mamy też opcje tutaj związane z rotacją tych plików. No i też możemy, tak na dobrą sprawę, dodać, to jest szczególnie istotne w środowiskach, gdzie mamy więcej tego typu zdarzeń, gdzie my te logi przekazujemy później w centralną lokalizację, żeby zapisywał lub nie pełną nazwę hosta, na którym wygenerowane zostały pewne zdarzenia. Co dalej? No, podsystem audytu jest dosyć istotny w niektórych zastosowaniach. Musimy wiedzieć, kto do czego miał dostęp. Proszę pamiętać, że to było tworzone mniej więcej w tym samym czasie, co był tworzony SLinux. SLinux był tworzony przez taką fajną organizację, która ma taki ładny trzyliterowy skrót, NSA. Skrót od? No Such Agency. Tak, no bo była przez pewien czas bardzo tajna. To fakt. Mimo, że brała jedną z największych ilości pieniążków od rządu Stanów Zjednoczonych, no to była tak tajna, że nawet większość kongresmenów nie wiedziała, że takie cudo istnieje. Tak na dobrą sprawę oni mają pewne potrzeby, no, ciężko nazwać biznesowymi, ale może trzymają się tej terminologii, gdzie czasami jest istotniejsze, żeby wiedzieć, kto miał dostęp do pewnych danych, niż to, żeby był zachowany dostęp. Stąd mamy tutaj opcje pozwalające nam zdefiniować zachowanie naszego podsystemu audytu w momencie, gdy będzie się kończyć przestrzeń dyskowa. I tutaj tak. Pierwszy threshold, drugi threshold, czyli ustawienia tak na domu SP. Co, gdy mamy mniej przestrzeni wolnej, tam gdzie zapisujemy logi niż? No, audytu nothing, poprzez wysłanie informacji do sysloga, wysłanie maila, wykonanie zewnętrznego programu, poprzez tak na dobrą sprawę wyłączenie komputera. Znowuż, pełna dowolność, nie mówię, że w środowiskach biznesowych to ostatnią opcję wykorzystywać, czyli po prostu nadużywać. Natomiast, jak widać, mamy tutaj pełną elastyczność w zależności od tego, co będzie dla nas potrzebne. Ostatnia zakładka, tak na dobrą sprawę, mówi nam, co gdy dysk będzie pełny, bądź gdy mamy problemy z podsystemem wejścia-wyjścia, no i znowuż właściwie mamy te same opcje. Tak na dobrą sprawę tutaj celowo pokazałem to poprzez narzędzie GUI, za zwykłe nie używam narzędzi GUI, bo samo, znaczy to tak na dobrą sprawę, co my tu wyklikamy, jak wybierzemy sobie Save Settings, trafi nam do plików konfiguracyjnych i później będziemy, no raczej już tylko z nich korzystać. Standardowo Audit Demo ma pewne mechanizmy, które dbają, żeby było bezpiecznie. Co to oznacza? No, jeżeli wyświetlimy sobie na przykład zawartość katalogu z konfiguracją Auditu, proszę zwrócić uwagę na uprawnienia. On nam nawet nie ruszy, jeśli uprawnienia będą takie, że ktoś inny będzie mógł je przeczytać. To są takie pewne zabezpieczenia, które mówią, że jest to kawałek solidnego software'u. Mamy tutaj konfigurację auditd.com, czyli ogólną konfigurację demona, i mamy audit rules,
które mamy przede wszystkim, ale nie tylko, reguły, według których chcemy monitorować to, co się w systemie dzieje. No i taki przykład takich reguł, to jest właściwie praktycznie początek, minus duże D, usuń wszystkie, które gdzieś tam były ustawione, po to, żeby zacząć czystego stanu. Dalej, zwiększ rozmiar naszego bufora. Jak duży on powinien być? Zależy od systemu, zależy ile zdarzeń logujemy i tak dalej. To jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast prawie na pewno jak zaczniecie się bawić audytem, to będziecie zwiększać ten standardowy rozmiar. To tyle mogę tylko wam powiedzieć. Dalej, no to co myśmy wcześniej mogli sobie zdefiniować w GUI, czyli safe failure mode to panic w tym przypadku. Jest problem, no to trudno. I teraz tak, może zacznijmy od najprostszych, czyli tak zwane watches. Watches, czyli coś, co pozwala nam monitorować pliki, katalogi i zmiany zachodzące w tych plikach. Minus W, podajemy sobie składnie, podajemy sobie ścieżkę, czyli co ma być monitorowane. Dodajemy sobie do tego minus P i uprawnienia. No i opcjonalnie minus K i klucz. Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o uprawnienia. Nie są to typowe, takie jak znacie z Unixa, aczkolwiek są to uprawnienia, które mówią. Jeżeli jakaś funkcja systemowa otwiera plik do odczytu, no to mamy odnośnie, że będzie odczyt. Jeżeli otwiera i ustawia flagi, że będzie chciała zapisywać, no to mamy zapis. Jeżeli uruchamia, to mamy execute, no i zmiana atrybutów, uprawnień, czasów, innych tego typu rzeczy. To mamy tak na dobrą sprawę, no przykładowo, może to wyglądać następująco. Pierwsze dwie linie. Patrzymy się na plik etc passwd, patrzymy się na plik etc shadow i w pierwszym przypadku mamy. Monitorujemy sobie wszystkie zapisy do tego pliku bądź zmiany atrybutów. I uwaga, używamy klucza passwd. Ten klucz to może być dowolny ciąg znaków od jednego bodajże do chyba 31 czy 32 znaków. On jest dla nas po to, żebyśmy mieli łatwiej możliwość wyszukania określonych, interesujących nas zdarzeń w potwornie dużym i nieczytelnym logu. To są te rzeczy, które nas gdzieś tam interesują. Inny przykład. Jeżeli na przykład boimy się, albo nasza polityka mówi, że powinniśmy monitorować wszelkie zmiany wpływające na zachowanie systemu, no to rzecz, która no może nie jest taka bardzo oczywista, bo patrzcie się na te trzy pliki, etc. resolve.conf, etc. ns switch.conf i etc. host. Czy są to pliki, które z punktu widzenia bezpieczeństwa są bardzo istotne? Tomek tutaj podpowiada, że oczywiście. Tak. My ich może wprost z reguły tak tego pewnych rzeczy nie widzimy, ale popatrzmy się. etc. resolve.conf, co tam mamy za informacje? Z jakiego DNS-a korzystamy? To przede wszystkim. Ale my tam też możemy mieć dwa słówka kluczowe, które mówią, że doklejamy takie bądź inne domeny. Jeżeli ktoś nam to zmieni, no to wpływa tak na dobrą sprawę na to, gdzie my się odwołujemy. Co jest już dosyć istotną zmianą. Kolejna rzecz, ns switch.conf. Name server switch. Ktoś wam to mówi? Ktoś używał? Jak resolve.conf, tylko jeszcze więcej może zmienić. A, dokładnie, tak na pewno tutaj możemy sobie zdefiniować. Nazwę użytkowników może podmieniać, hostów, w ogóle odwoływać się do innych mechanizmów niż normalnie DNS czy pliki. Właściwie wszystko można podmieniać, wszelkie nazwy w systemie. Dokładnie, tak na pewno sprawę to odpowiada za to biblioteka NSS, czyli Name Service Switch i my tutaj sobie w tym pliku definiujemy tak jak tutaj mówił kolega, wszystko, czyli tak naprawdę mówimy sobie, że jeżeli chcemy korzystać z informacji o hostach, to korzystamy w kolejności. Standardowa kolejność to jest FICE, później DNS, czyli najpierw patrzymy do etc host, później do DNS, ale my sobie możemy z FICE wyrzucić, wrzucić tam najpierw na przykład LDAP, więc najpierw będziemy patrzeć w bazie LDAPowej, a później dopiero z DNS-a korzystać. Tak samo z użytkownikami i innymi tego typu rzeczami, bardzo istotna lokalizacja. No i ostatni etc host. Jak ktoś na przykład nie lubi Facebooka, to tutaj sobie może wpisać, że www.facebook.com i te cała masa innych adresów to jest 127.0.0.1. No już więcej mu się Facebook nie wyświetli.
zanim jeszcze zostaną wysłane zapytania do NSO. Tak na dobrą sprawę to od nas zależy, jaką przyjmiemy politykę związaną z tym, co będziemy monitorować. Niektóre rzeczy mogą być zmieniane automatycznie, na przykład ISO-ową, w momencie, kiedy korzystamy z DHCP-a, dostaniemy inne wartości, zostaną dodane, zmienione, podpisane. I klucz, który sobie dodamy, no, my na przykład uznaliśmy, że jest to dla nas istotne, są to pliki konfiguracyjne, natomiast to może być dowolne. Co dalej? Mamy możliwość audytowania funkcji systemowych. Czyli tak na dobrą sprawę każda funkcja, jaką mamy w kernelu, my możemy sobie przechwycić jej użycie i zapisać informacje o tym. I teraz tak, no, podstawowa składnia. Minus A, tak na dobrą sprawę, i podajemy akcja, lista, minus S. Jaka funkcja? Minus F. Jakie pola, żeby ograniczyć zakres tego, co łapiemy, żeby znowuż nie, bo fajnie, że jest audyt, fajnie, że możemy móc zapisywać wszystko, tylko pamiętajmy o jednym, ktoś to musi kiedyś później jeszcze przeglądać. Nie mówiąc o tym, że jakbyśmy chcieli na przykład monitorować wszystkie wyłania funkcji systemowych i zapisywać to na dysk, no to gwarantuję wam jedną rzecz, ten system nie będzie nic innego robił. Więc my musimy tutaj, tak, w przypadku typowej polityki bezpieczeństwa przyjąć sobie, gdzie będzie ta granica, co monitorujemy, czego nie. Jest to sprawa oczywiście bardzo indywidualna. Od strony akcji, always, czyli w tym momencie to jest tak na nową sprawę, tutaj wiemy, że zawsze będziemy tworzyć zdarzenie, never, te zdarzenia nas nie interesują. Odnośnie listy, tutaj mamy kilka możliwości. Task, w momencie tworzenia procesu, wątku, czyli na przykład użycia funkcji fork, użycia funkcji clone, wtedy następuje tak na dobrą sprawę dopasowanie. Entry, najczęściej pewnie stosowane, w momencie kiedy następuje próba wywołania funkcji, czyli jeszcze przed jej uruchomieniem. Exit, w momencie zakończenia wywoływania funkcji. Bo tutaj najczęściej sprawdzamy sobie, czy zakończyła się ona sukcesem, czy nie. User. No, tu troszeczkę ograniczona, główna filtracja po tak na dobrą sprawę nas interesuje po polach jak user ID, AUID, czyli ten ID użytkownika, który się zalogował do systemu. No niektórzy na tym mówią audit ID. No oczywiście git czy proces ID. No i oczywiście exclude, jak nie chcemy czegoś odlogować. Co dalej? Ja może tak o funkcjach systemowych, jakich możemy audytować, nie będę mówił, bo jest bardzo dużo. Tutaj, no, w zależności jak własne to ma zacięcie programistyczne i co go interesuje, odsyłam do dokumentacji. Natomiast tak pokrótce, jaki pól możemy użyć, żeby wyfiltrowywać pewne rzeczy. Na przykład pole A0 do A3. Argumenty wywołania funkcji. Jak najbardziej po nich możemy sobie filtrować. Co dalej? Architektura. I tutaj uwaga, coraz częściej stosujemy architekturę 64-bitową. No, z naszego punktu widzenia natkniemy się parę razy na takie coś, że no fajnie by było, jakbyśmy tą samą funkcję mieli i dla wykonu 32-bitowy i 64-bitowy monitorowany. Tyle tylko, że czasami zdarza się niestety, że z punktu widzenia tablicy funkcji w kernelu Linuxowym mogą mieć one różne numery, stąd bardzo często musimy jedną regułkę, która by dotyczyła i 32, i 64 bitów rozbić na dwie. Dalej, no, AUID oczywiście o tym mówili, DevMile, DevInor, chyba przepraszam za literówkę, człowiek patrzy z daleka, dopiero pewne rzeczy widzi, czyli takie proste określenie do jakiego konkretnego urządzenia blokowego ma się odnosić. Dir i pad, pełna ścieżka do katalogu monitorowanego. I path, jeżeli monitorujemy konkretne pliki. Monitorowanie konkretnych user ID, czyli na przykład możemy monitorować tylko konkretnych użytkowników, na przykład tymi użytkownikami, jako użytkownikami przywilejowymi nie będą administratorzy, albo użytkownik, jako, na którym działa pewna aplikacja. Dalej, exit code z funkcji, czyli tak na dobrą sprawę patrzymy, w jaki sposób się ona zakończyła.
Dalej, file system git, file system uid, czyli jak to wygląda od strony podsystemu dyskowego. Czy operacja dotyczy plików, katalogów, a może soketów, kolejek FIFO, urządzeń blokowych. Możemy też i, no tutaj jest wieczna wojna, główny deweloper tego zaleca, żeby jeżeli już monitorujemy pewne rzeczy, to używać inode'ów. Czyli tak na dobrą sprawę nie korzystać ze ścieżek z nazwami plików, tylko z konkretnego domenu inode, czyli index bądź information node, to różnie się rozwija. Tak na dobrą sprawę na przypadku z Linuxa my korzystamy z inode'ów niejako pod spodem i tak samo tutaj też możemy, nie ma problemu. Problem tylko się pojawia w momencie, kiedy zaczynamy używać narzędzi typu na przykład typowy edytor tekstu. Typowy edytor tekstu w tej chwili co on robi? Jak modyfikujemy jakiś plik, to on tworzy obok plik tymczasowy, tam zapisuje dane, stary usuwa i robi minego. Co to oznacza? Zmienia nam się inode. Tylko tak, żeby mieć pewną świadomość, że inode nie wszędzie się sprawdzają. Oczywiście mamy możliwość monitorowania uprawnień, czyli zdefiniowania sobie, że nas interesują zdarzenia, które czy tak samo zdarzenia, które dotyczą konkretnych proces ID, czy wręcz parent proces ID, no to może nie tyle wpisujemy na stałe w kompilu, co mamy możliwość użycia ręcznie narzędzia i dodania pewnych reguł, a to monitorujmy wszystkie procesy i dzieci od tego konkretnego procesu, któryśmy sobie wydobyli jakimś tam innym narzędziem, jak PS czy PIDO. Tak, to będzie ostatni moment, gdzie jeszcze coś nam wspomnie o SELinuxie. Oczywiście mamy możliwość ustawienia audytu w zależności od określonych etykiet SELinuxowych. Czyli mamy możliwość użycia użytkownika SELinuxowego, jego roli typu sensitivity czy clearance. Przykład, gdzie śledzimy sobie nieudane otwarcie pliku. Czyli tak na dobrą sprawę, gdzie możemy sobie zbierać informacje o tym, ktoś próbował się dostać do pliku, ale mu to nie wyszło. Kiedy to się może przydać? Może zanim sobie wejdziemy w technikalia. W środowiskach konkurencyjnych, że tak powiem, dla systemów Linuxowych jest bardzo popularne tworzenie takich pułapek audytowych. Tworzy się pewne pliki, katalogi, umieszcza się na nich pułapka audytu i każdy użytkownik, który będzie chciał sobie tam zobaczyć, no to się na nią zabronie, że oprócz tego, że nie dostał dostępu, to jeszcze pewne informacje w blogu od audytu są wygenerowane, a z drugiej strony działowi bezpieczeństwa pomaga to w tym, żeby zobaczyć, kto lubi zaglądać w miejsca, gdzie nie powinien. I tak na dobrą sprawę my możemy to użyć do tego samego. I to wygląda następująco. To już jest składnia, jaką możemy użyć czy z pomocy zewnętrznego narzędzia control, czy wpisując bezpośrednio do naszego pliku. Definiujemy sobie, że na wyjściu zawsze dla architektury 32-bitowej osobno dla 64-bitowej, dla funkcji, tutaj mamy funkcję open, open add, w przypadku kiedy exit code będzie error access, error permission. Czyli ogólnie, że biorąc brak dostępu, brak uprawnień. I tutaj na koniec jeszcze, że jakiś tam klucz nasz, na przykład open, żeby się jakoś jeszcze było, mieściło w jednej linii. Czyli możemy sobie, tak na dobrą sprawę, w bardzo łatwy sposób zbierać o tym informacje, co użytkownicy próbowali robić w systemie, bądź informacje o tym, co jakieś aplikacje próbowały robić w systemie. Jeżeli chcemy, żeby to dotyczyło tylko zwykłych użytkowników, no to jeszcze popatrzmy sobie na ich user ID. Ich user ID powinien być większy lub równy 500 i różny od takiej bardzo dużej liczby, ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że audyt traktuje user ID, tak na dobrą sprawę, z punktu widzenia następującego jako liczba ze znakiem, minus 1 i tak dalej, no to to jedno wycina. Czyli powyżej 500 i powyżej oznacza w większości dystrybucji zwykłych użytkowników, bo polityka jest różnie definiowana. W dużej części dystrybucji jest tak, że konta do 499 są używane jako tak zwane konta systemowe, czy tam do 999. My możemy sobie to bardzo ładnie pograniczyć. Żeby podsystem audytu nie został zmieniony w trakcie działania,
Na przykład każda nieusuwną regułę, pierwszym poleceniem po dostaniu się do systemu na konto administratora, mamy możliwość zdefiniowania sobie, to dajemy z reguły na koniec, że tak na dobrą sprawę minus E2, to mamy trzy wartości 0, 1, 2, 0 to jest bodajże w ogóle, nie używa jedynka, pozwala na zmiany, dwójka, zmiany tylko i wyłącznie po restarcie fizycznym maszyny. Więc mamy tutaj niejako chronienie samego systemu audytu, żeby był zaufany. Z narzędzi Audit CTL, który umożliwia nam ręcznie z palca dodanie pewnych reguł, uwaga, nie przeżywają oczywiście bootu, trzeba je dodać później do pliku etc. audit, audit rules. No i przykładowo śledzenie zmian katalogu etc. i podkatalogu. Jeżeli komuś się nudzić, albo zobaczyć, co jakieś aplikacje robią, proszę to sobie uruchomić. Takie proste polecenie i popatrzeć, co się dzieje, jak zaglądamy do później waglog, audit, audit log. Tak na dobrą sprawę wszystkie zmiany dotyczące zapisu bądź zmiana atrybutów katalogu też na PC i podkatalogach będą bardzo fajnie raportowane. No podobnie można oczywiście dać konkretne pliki. To tutaj już zależy. Jeżeli chcemy zobaczyć, co robi konkretny użytkownik, w sensie jakie pliki otwiera, no to co? Używamy też audit CTL, patrzymy na wyjścia funkcji open dla użytkownika o IP 510. Jeżeli chcemy, to możemy popatrzeć w ogóle, jakich wszystkich funkcji on używa. Uwaga, bardzo dużo tego będzie. Czyli tak jakbyśmy zapuścili sobie niejako narzędzie Trace, tylko że nie na jednym procesie, a na wszystkich danym użytkowników. No i teraz tak, poszukiwanie w logach. No, tu się zaczyna problem, bo tych informacji jest dużo. Mamy narzędzie AUSERCH. AUSERCH plus F podajemy, jakiego pliku miało dotyczyć, albo minus UI, jakiego użytkownika. Ewentualnie mówimy, że interesuje nas wszystkie wywołania funkcji open, które nie zakończyły się, no nie zużyte słowa, po prostu nie zakończyły się sukcesem. Można, oczywiście tam jest więcej opcji przełączników, można to bardzo fajnie sobie użyć. Jak już mówiłem, nie musimy używać Estrace'a, możemy użyć Outrace'a. Jak Estrace, tak na dobrą sprawę działa i co robi? No, mamy jakiś program, który chcemy zobaczyć, co on robi. No to Outrace, odpalamy go. On nam się uruchamia, jak się skończy, otrzymujemy informację, że AUSERCH minus IP i numer i będziemy mieli wszystkie informacje, co ten dany proces robi. Bardzo fajne w momencie, kiedy potrzebujemy sprawdzić, co faktycznie jakiś proces wykonuje. Od strony raportowania AUVIPORT minus R, czy tam określenie sobie daty końcowej, daty startowej, daty końcowej, ewentualnie wyszukać po naszych kluczach, zrobić sobie raport do użytkownika. No, jest tutaj tych informacji trochę. Co dalej? No na koniec może już tak będę tutaj kończył. Ostatnia rzecz, którą warto mieć świadomość, możemy dodać własne pluginy. Tych pluginów jest już troszeczkę. I tak na dobrą sprawę możemy skorzystać z programu, który się nazywa Audit SPD, Audit Dispatcher Daemon. Mam taki prosty multiplex, który zbiera eventy, rozrzuca je po pluginach i pluginy decydują, co zrobić z nimi dalej. Przesłać na zdalny host, przetworzyć, cokolwiek innego. Taki pewnie najbardziej Wam znany, ci, którzy używają Red Hatowych systemów i podobnych z włączonym SL Linuxem i się często zastanawiają, co SL Linux do nich pisze, to jest Set Troubleshoot Server, który te wszystkie komunikaty generowane przez SL Linuxa niejako, to przetwarza na taką postać troszeczkę czytelniejszą, możemy sobie później zobaczyć z alertem, co tam faktycznie powinniśmy jeszcze poprawić. I może tak jeszcze z pluginów, bardzo fajnie wygląda też plugin do Preluda, który pozwala do środowiska Prelud wysyłać pewne zdarzenia audytowe. Więc z mojej strony to było tyle. Czy są może jakieś pytania odnośnie do systemu audytu? Jaki jest faktycznie narzut po włączeniu tego, czy włączenie samego podsystemu rzeczywiście powoduje narzut na każdej funkcji, czy dopiero jak te regułki są włączone? Samo włączenie audytu będzie dla nas nieodczuwalne.
Wszystko zależy od tego, co monitorujemy i jak często dane zdarzenia będą generowane. Jeżeli byśmy sobie chcieli włączyć monitorowanie wszystkich funkcji, no to po prostu zobaczymy gwałtowny skok w obciążeniu z procesora. Prawdopodobnie nic nie zobaczymy, bo już wszystko stanie. Tak, no też jest tego typu niebezpieczeństwo. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli monitorujemy tylko określone rzeczy, na przykład co się dzieje z plikami w katalogach typu etc., jakieś konkretne wywołania do konkretnych miejsc, typu na przykład open, ale do konkretnych plików, na przykład bazodanowych, to tego nie będzie dużo. Zresztą ten podsystem cały czas już istnieje w naszym kernelu, cały czas działa. Czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź? Prawdopodobnie. Dziękuję. Okej, ja mam pytanie, na przykład tak, czy można właśnie podsystem audytu, na przykład jakie tam są możliwości wildcardowych filtrów? Bo na przykład było w pewnym momencie informacja o filtrowaniu na przykład po numerze głównym i dodatkowym urządzenia, że na przykład, nie wiem, rozumiem, daje mi to możliwość na przykład wyłapania dostępów do plików na tym urządzeniu. I teraz pytanie, czy ja mogę sobie zrobić regułę, która mi wyłapie na przykład wszystkie próby wykonania pliku leżącego na urządzeniu o major number jakimś tam, czyli na TMP, FS-ach wszystkich, bo mam ich kilkaset i nie chcę ich wymieniać, zmieniać z naciska z numerów poszczególnych. No możemy właśnie użyć tego major minor number. Tak, no czy mogę na przykład użyć samego numeru głównego, czy muszę podać tą parę główną? Powiem szczerze, nie testowałem tego, wydaje mi się, że powinno zadziałać samym major numberem. Okej. Okay. A pytanie takie właśnie jeszcze, w jaki sposób, to znaczy w jaki sposób są rozwiązywane nazwy, bo na przykład też było tam to coś, nie pamiętam już w momencie konkretnego polecenia, natomiast pokazujące na przykład właśnie tam monitorujące zapisy do /etc. Teraz pytanie, co to jest to /etc? Czy to jest na przykład, jak to wpływa na to, na przykład, że jeżeli proces jest gdzieś changelootowany albo działa w jakimś innym namespace, to czy jeżeli on się odwoła do swojego /etc, które tak naprawdę jest innym /etc niż to, które ma init, albo jest w ogóle niepodmontowane na systemie plików, który widzi init tym głównym, to czy jestem w stanie też takie dostępy wyłapać? Od strony innych namespace'ów rozumiem, że chodzi o jakieś rzeczy typu konkretnego linuxowe, changelooty, tego typu. My to wszystko zawsze widzimy też od strony głównego systemu. My tutaj mamy ten sam kernel, więc powinno nam to być widoczne przez na przykład tam slash change coś tam. Natomiast czy to zadziała, jeżeli my sobie zrobimy, zdefiniujemy, że dla slash etc i w jakimś tam kontenerze też slash etc, który będzie w innym miejscu fizycznie, powiem nie wiem, trzeba by to przetestować. No tutaj właśnie jest problem z tym, że na przykład na hoście ten wolumin, na którym działa kontener, jest w ogóle niepodmontowany i niewidoczny. I teraz, mimo że to jest ten sam kernel, to nie ma, na przykład z hosta, nie ma, do tego pliku nie może się dostać po żadnej ścieżce. Więc jeżeli to jest rozwiązywane z perspektywy hosta, no to nie działa. Nie wiem, to by trzeba było to sprawdzić. Jeszcze akurat takim czymś się nie bawiłem. Okej, okay, dziękuję. Proszę. Jakieś jeszcze pytania? Pan widzę z boku. Ja mam takie pytanie, to mówiłeś, że audit działa niezależnie od sysłek serwera, tak? Ja na przykład mam dedykowany serwer, który zbiera audit ze wszystkich innych serwerów, z różnych switchy, z routerów. No i właśnie, jak wyeksportować te dane na serwerowy? Każdy nowoczesny syslog, czy to będzie syslog NG, czy jak syslog, ma możliwość zaczytywania jako źródła logu pliku, ma możliwość zaczytywania jako źródła logu na przykład z wyjścia z jakiegoś programu i podobnie też z pisaniem, więc tutaj po prostu trzeba zdefiniować. Zaczytaj sobie to, a później wyślij nas dany log. To się tak robi też przy wielu innych aplikacjach tak zwanych komercyjnych, które na przykład się nigdy nie sprawało usługą sysloga, tylko pisząc sobie do własnych plików. Także tutaj problemu nie powinno być żadnego. No właśnie z tego co pamiętam, do syslogu ludzie tylko najważniejsze komunikaty z orbitem. Jeszcze raz? Bo czasami widać w syslogu komunikaty z orbitem, ale tylko najważniejsze. Tak, w momencie jak na przykład mu się kończą bufory czy inne tego typu rzeczy. Tak jak pokazywałem na początku, my tam mamy możliwość w przypadku zajścia zdarzeń, które są istotne, żeby pewne rzeczy tam, czy wysłał maile, czy przesłał na przykład do syslogu.
Moment, mikrofon. Ja może podejdę z mikrofonem. Znaczy ja nie można bez mikrofonu, bo pan pułkownik słucha, tak? Jeżeli chodzi o audyt, w jaki sposób zabezpieczone są dane uzyskiwane z audytu? Bo ile mówiłeś o zabezpieczeniu mechanizmu audytu samego, to ono jest, prawda? Natomiast w jaki sposób są dane zabezpieczone? Odnośnie zabezpieczenia danych, mamy tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie możliwość wysłania ich w tym momencie na zewnętrzny host do skorzystania z mechanizmu, który nam oferuje system. Czy to będzie SLinux, czy to będzie jakikolwiek inny system typu mandatory access control, to są jedyne możliwości, jakie mamy w tej chwili. Są pewne prace prowadzone nad tym, żeby zapewnić integralność pewnych rzeczy, ale ja tego jeszcze nigdzie nie widziałem w produkcji. I to chyba będzie zaraz ostatnie pytanie, tak? To znaczy, to już było ostatnie pytanie, ponieważ już przekroczyliśmy czas tutaj. Podejrzewam, że będzie pan ścigany w kuluarach. Tak więc prosiłbym o okazję dla...